Witam, pasuj Bartomiej. W tym razie witam w sadzie, który jest zabezpieczony przed ujemnymi skutkami pogodowymi. W czym rzecz? Rzecz w tym, że ten sad zabezpieczony siatkami gradowymi, które zapobiegają gradobiciu. Gradobiciu, które na Sądeczyźnie bardzo, bardzo często występuje, w ostatnich latach szczególnie i potrafi dużo owoców nam zepsuć owoców, zniszczyć. Owoców, które przez to gradobicie nie są yy, towarem handlowym, no niestety nadają się tylko na sok lub do przemysłu. Chciałem tutaj zaznaczyć w tym sadzie, że stosowano tutaj umiarkowanie chemię, ponieważ w tym sadzie produkujemy towar, który będzie sprzedawany na baby food, czyli dla dzieci, na przeciery owocowe dla najmłodszych naszych pociech. W tym sadzie na początku zostały zastosowane preparaty chemicznie, natomiast później z tych preparatów tuż po kwitnieniu się wychodzi na rzecz produktów takich, które są w stanie zastąpić a lub działać tak samo jak preparaty chemiczne. Takim preparatem jest krzem. Krzem jest jednym z najbardziej wszędobylskich pierwiastków jest on tak wszędobylski, że przecież marynarze, którzy byli na statku, płynęli, prawda, utopili się. No ale cóż, jak dookoła wszędzie nich była woda. Tak samo takim preparatem jest krzem. Cóż tego, że ten krzem jest wszędzie? Nie wszędzie jest dostępny, dlatego należy go y, owocom dostarczać, jabłkom dostarczać. Krzem wpływa na metabolizm roślin, znacznie go podnosząc. Y, przez co wcześniej w sadzie stosowana y, chemia konwencjonalna y, podlega szybszemu, Rozkładowi, dzięki czemu możemy wyprodukować owoce takie, które będą, będą pozbawione pozostałości środków chemicznych, co jest bardzo ważne. Natomiast krzem jeszcze ma też inne działanie, bo też w świetny sposób działa na to, żeby jabłka w takim sadzie, który jest sieciami przykryty, troszeczkę tutaj mamy ograniczoną operację słoneczną, więc on wpływa też na lepsze wybarwianie się owoców. Wybarwianie się owoców, jak i również na podniesienie zawartości cukrów, cukrów i brixów, tak zwanych brixów, stosunek cukrów do kwasów w owocach. W sadzie tym tutaj na wiosnę stosowane były nam szyce takie preparaty, jak na przykład tepeki. Tepeki, który ma jeden z bardzo długich środków karencji, a jest jednym z najlepszych preparatów mszycobójczych, preparat owadobójczy. Natomiast po kwitnieniu już został zastosowany ziemia okrzemkowa razem z kwasem ortokrzemowym, Adesil z Zumsilem, które też w dużym stopniu ograniczają mszyce, powodują, że ta mszyca czuje się dyskomfortowo. Preparaty te powodują też biodegradację, czyli usuwanie pozostałości chemicznych z owoców.